była szansa, żeby dostał. O, teraz, teraz, daje się, patrz, wszystko nagrywam, ale podskoczyłeś, ale cię podrzuciło, walcz. Walcz, jesteś w kamerze, dajesz, dajesz, oj. Daj, masz typa za plecami. Dobra, dostał, dwa razy, kurde, ale przeżył. Dobra, dostał, padł. Myślę, że można już zaczynać tak nagrywać. Co o tym sądzisz? No jeszcze w grze nie jestem. No to wejdziesz zaraz. Z mojego widoku jeszcze... Już jest gra. Dobra. Bo trochę żeśmy się zbierali do tego nagrywania, nie? W sumie. Jeszcze mam kilka osób, z którymi bym chętnie nagrał. I nawet się z nimi zgadywałem, tylko po prostu jest masakra z tym, że... Ja mało gram. To, co wrzucam na kanał, to, co u mnie widać na kanale, to jest wszystko, co ja gram. Aha. Po prostu jak mam na kanale wrzucony 20 minut Tribesa i potem znów 20 i 20 i 20, to znaczy, że te, nie wiem, godzinę, półtorej pograłem w Tribesa jednego dnia. Aha. I to sobie dzielę, nie? Jak mam Bad Company, to wszystko, co mam przez ostatni dni, tam Bad Company wrzucam, Bad 2, Bad N, no to jest po prostu to, co grałem. Nie? Jaką grasz klasą? Gram tym wsparciem, tylko że mam shotguna, bo ja to sobie dla zwały różne takie dziwne bronie próbuję. Aha, i zazwyczaj biorę wszystko to, co chyba się nie za bardzo nadaje do czegoś. A, snajperem z jakimś karabinem latam małym albo ten, ale myślę, że jest to dość wesołe. A może sobie zmienię. Ktoś mnie pytał, żebym mu pokazać, jaki w assault ma bronie, a nie jakie ma dodatki. Ja mam tak granatnik, shotgun, smoke. To nie wiem, co to jest. Też jakiś shotgun. I medyczna ta. Medyczna walizka. A tu bym wziął inną broń. Mam shotguna, mam tu. Ja cię nie mogę, no. Snajperów kupa. P90, czekaj. A ty jesteś w dobrym teamie? Tak, tak. Jestem z tobą. To czekaj, ale byśmy może w skład weszli jeden, co? Nie, jesteśmy. Jesteśmy? A no. Jesteś, Magot. Dobra. Jesteśmy, kurwa, ciężko tu jest coś. No, może być, ale kurde, no z naszej strony to chyba łatwiej, nie? Jak bronimy. No niby tak. Chyba, że snajperzy zaczną napierać. Snajperzy to tam nasi strzelają do nich. A może ja powinienem zagrać snajperem? Tak rzadko gram snajperem. Ja prawie w ogóle. Ja w ogóle nie wiem, ileś tam set. Ponad 150 godzin chyba grałem cały czas technikiem. No. Dopiero ostatnio się przerzuciłem na medyka. Technikiem? O, technikiem to ja w ogóle najmniej. Technika mam najmniej. Aha. No, ja znowu widzisz, ta klasa jakoś wydała mi się najbardziej taka uniwersalna, nie? Wiesz, bo jak mnie mija czołg i do mnie strzela... No. A no tak, no tak. Ja zmieniam klasy w zależności od tego, co... Jak widzę, że jakiś czołg jedzie i sobie ludzie zamiast zmienić klasę, to nic nie robią, to wtedy, ale ta tak z przymusu już raczej. Snajpera mamy po lewej stronie, nie? Gdzie ty w ogóle jesteś, bo cię nie widzę? Jest, zginąłem. To jest chyba na wieży gdzieś, nie wiem, z tamtej strony dostałem. No ja ciągle z lewej gdzieś, o, helikopter wzięli. O, oni? Zestrzeliłem typa, tak, ale zestrzeliłem pilota. I spadł, piękna dobra, akcja. Dobra, to jak już nagrywamy razem, to może powiesz, co tam na swoim kanale nagrywasz, bo ja to będę wrzucał oczywiście na swój kanał. I moi widzowie w tym momencie to słyszą, że ja to, że ja ciebie pytam i oni się dowiedzą, co jest u ciebie na kanale. Mam nadzieję, że cię odwiedzą, bo z tego co pamiętam, miałeś tam niezłe rzeczy, tylko tak jak mówiłem wcześniej, żeśmy się zbierali dość dawno i... Znaczy dość długo. Dość długo. U mnie na kanale jest dużo Assassin's Creed'a, ale nie ma żadnego let's play'a, nic w tym stylu, tylko raczej takie G-logi na zasadzie gra w tle. A więc po prostu opowiadam, jakie są moje przemyślenia, jakie widzę wady, czekaj, jakie zalety. A w Assassinie są jakiś, jest jakiś multiplayer, prawda? Jest, widziałem jest. Kiedyś, że coś jest multiplayer i w ogóle jakiś, że łazi się, 10 Assassinów łazi po mapie i się nawzajem kują. O co w tym chodzi i możesz powiedzieć? O co chodzi, że to jest jakby symulacja, nie? Aha. To jest dosyć ciekawy pomysł, bo... Ubisoft w ogóle ma ciekawe pomysły na multi. Chodzi o to, że jesteś templariuszem, a nie asasynem. I tak jak Desmond leży w tym całym wynalazku, który się nazywa Animus, tak samo templariusze mają coś takiego, jakby przygotowują się do wojny, nie? Ty po prostu symulujesz tam jakby ucząc się rzeczy, żeby potem zabijać dobrze asasynów, no nie? Więc jakby ten multiplayer jest od drugiej strony podprowadzony.
Czy mi się zdaje, czy ja przed chwilą słyszałem, że coś dzwoni? Czy to już do mnie? Nie. To nie mi się... Znaczy... Kurde, dzwoni ktoś do mnie i to przez gadu. Masakra jakaś. O Boże. Więc ja mam teraz zrobić, żeby wyjść i to wyłączyć, musiałbym wyłączyć nagrywanie, potem się znów z tym pieprzyć. No nic, będę biegał. Muszą to widzowie wytrzymać. Dobra, ktoś przestał. No nie rozumiem tego, kurde, nie mogą ludzie... No przecież nie odbiorę, wiadomo, że nie odbiorę jak gram. Nie ktoś zobaczył, że gram i stwierdził, że do mnie będzie dzwonił. Ja tak biegam teraz nieco bez celu. Biegam za tobą. Czy jestem za tobą? Tu przed chwilą był snajper. Ale... Tak, ale padł. A może wezmę jego broń sobie? Pewnie miał lepszą niż ja. R. Koniec mapy, będzie trochę ciszej. O, a on ma jakiś karabin z celownikiem. Nie wiem, czy to był snajper. Może komuś też wziął ten karabin. Typy są w budynku. Coś tu słyszę. Tutaj. Dobra, sorry, jestem z powrotem. Powinno być ok. Mówiłeś coś o asasinie. No, wracając do tego multi, to jest takie zero-jedynkowe przypisanie, nie? Że albo kogoś zamordujesz, albo nie. Aha. Nie ma jakiejś takiej otwartej walki, tylko po prostu skradamy się, masz dokładnie podany cel, który musisz zamordować. Musisz go zajść od tyłu i zabić, nie? Aha, ale fajne to jest? Znaczy, bo ja fajne, tak widziałem, znaczy, to dziwnie mi się wydawało, długo, że tylu tych asasynów jakieś to było takie dziwne dla mnie, ale kompletnie nie wiedziałem za bardzo właśnie o co chodzi, więc... Mhm. To znaczy Ubisoft chyba próbuje, nie to, że może zrewolucjonizować, ale w jakiś sposób może urozmaicić tryby multiplayer w ogóle w grach. No. W Far Cry'u też coś takiego wprowadza, za czym poszedł znowu Max Payne, nie? I w trójce będzie podobny, powiedzmy, multiplayer na takiej zasadzie, że też będzie można w pewien sposób mamić przeciwników, nie? Oszukiwać ich, przebierać się jakby jakieś tam, jakby nie magiczne, ale uroki jakieś rzucać tego typu rzeczy, nie? Aha, to by było niezłe, no. No bo jednak multiplayer, jak gra nie ma multiplayera, to w pewnym momencie umiera, tak? A jak jest dobre multi, to... No można ciągnąć to i ciągnąć przez długi czas. Kurde, ktoś... Jestem z helikopterem, w helikopterze z jakimś typem. Co on tutaj kombinuje? Strasznie... A może on nawet dobrze lata? Tak niziutko. Ja strasznie nisko leciał. Wiedźmina rozpoczynam. Którego? Z edycji rozszerzonej, dwójkę. Tam coś dodali? Na poziomie mrocznym. No tak, tak. Jest tam około 5 godzin nowych questów. Nowe lokacje, nowe postacie, kartyceny, nowe itemki. Także myślę, że będzie ciekawie. Dobra. A, ten koleś jest dobry w tym helikopterze. No ja nie lubię dwa razy do tej samej gry podchodzić. To są nowe misje, czy jest tak jakby jakieś rozszerzenie? Tak, jest. O kurde. A ja lubię, powiedzmy, nie wiem czy kojarzysz taką grę. Jaką? No fakt, co tu się dzieje? Z kim nie ja wiem, mnie jakiś helikopter zastrzelił. My jesteśmy razem, ale czemu nas jest... To jest mapa na 24? O co chodzi? Ja samolotem polatam. O, masz samolot, dobra. Nie, ukradli mi. Nie wiem, ja na przykład grę The Suffering przechodziłem, nie wiem, może 20 razy. A to ja nie wiem, co to jest. Tak, i jeszcze z PlayStation 2. Z tej generacji. Aha. Survival horror. Nie, to ja nie ten. Ani gier nie przechodzę dwa razy. Filmów też nie lubię oglądać strasznie dwa razy. Po prostu ile można. Dobra, czekaj, skupmy się trochę na grze, bo tak mi się coś wydaje, że strasznie mało nas jest na tą mapę. Nie wiem, do ilu jest serwer osób. No to jest tak, 24 na tą mapę to jest... Ale tu nie jest 24, bo już jest potrzebny. Ty jesteś 13 w naszym teamie. No fakt. Gdzie czołg ty tam jakiś jedzie? No właśnie... Idę sobie polem, a może snajpera wezmę, bo w sumie na taki, jak jest tak mało osób, to... Akurat, żeby snajperem biegać. Gdzieś jesteś za mną. Ja tu biegnę na pumpę. To jest Battlefield u mnie. W ogóle z let's playami to ja dopiero teraz jeden prowadzę z tego, z Nosferatu, nie w Malachiego, a drugi... Ale mówisz let's play jako taki, że cały nagrywasz? Tak, pełny. To dopiero drugi będzie. Ja w sumie nie mam żadnego chyba. Czekaj, nie, grałem w tego. Futrzaki. Taką grę jeszcze na 486, ale nigdy jej nie przeszedłem. Taka stara bardzo gra. Vlogi robisz? Nie, chyba, znaczy chyba, że to, że właśnie widać moją twarz będzie w filmie, bo jestem. Ale to tak przy okazji, ona tu jest wsadzona.
Ale vlogów nie. A o czym ja bym miał gadać? Jak chcę coś powiedzieć, to gram i wtedy mówię. A? Przecież jest mały problem, bo jak gram, to się skupiam, nie umiem się i grać i na tym. Po prostu no na tych rzeczach to nie jest, umiem to jest skupić. Pewien problem, nie? Do tego niektórzy nie lubią gier. Czy ten czołg mi się schował? Nie, w niego. Niech mi tu uciekł samolot. A ja ciągle ginę. Gdzie? Tutaj? No. No dobrze, to znaczy, że gdzieś jakiś przeciwnik jest, bo ja to nawet nie widzę przeciwników. Lecę sobie samolotem, ale... nikogo za bardzo tu nie ma. Ja helikopterem, jakiś idiota o, mnie zabił. Dobra. Nice. A co z nowych gier, powiedz, będziesz kupował? O kurde, powiem ci, że chciałem kupić tego, na przykład Mass Effecta chciałem kupić. I porobić mówię, Mass Effect to jest coś, grałem w poprzednie części, będzie fajnie. I przeczytałem na forum, że jest beznadziejny. I stwierdziłem, że nie kupuję. I na razie, kurde, nic mi się... no nic, jakoś nie widzę nic na horyzoncie, co by mnie mogło zainteresować tak, żeby było warto kupić i jeszcze kręcić to już w ogóle. O, ja znowu... Diablo wychodzi, ale ja w Diablo na przykład nigdy nie grałem, zresztą Diablo to nie jest gra, którą się kupuje i gra chwilę i zostawia. To jest taka gra, że w nią się gra i gra, nie? No tak, tak. A ja takich gier to mi nie potrzeba teraz. Nie mam czasu. Diablo ma bardzo długą żywotność, nie? Ten gameplay plus. Że tak ładnie można powiedzieć. No otrzep się dziadu w tym helikopterze. Ktoś mnie tu kurde namierzył, tylko nie wiem kto. Chyba heli. Strasznie beznadziejna. A ty czym latasz? Ja niczym nie latam. Nie rozumiem. Samolot widziałem. Znaczy widziałem, słyszałem. No bo nie widzę nigdzie. No u mnie MyCherry przyniesie 4 gry. Przyniesie mi Diablo. Przyniesie mi Sniper Elite. Dirt Showdown. I Maxa Payne'a. Także na pewno z tych gier będę też nagrywał. Jakąś asystę dostałem, trochę pilota. A ja próbuję wyskoczyć z samolotu, tylko muszę wrócić na mapę. Okej. Wow. Tu jest zawsze taki szybki spawn pojazdów, nie? Powiem ci, że tych pojazdów jest po prostu tyle, że inaczej się nie da. Dobra, polatałem samolotem, polatałem, nic nie zestrzeliłem. Wracając jeszcze do tych gier... a, przejmuję tu jakiś punkt. A, wracając tu do tych gier... czołg czy człowiek? No to mówię, nie za bardzo, nic nie widzę na horyzoncie, co by mi się miało jakoś specjalnie. A na jesień? O kurde, to ty mnie pytasz na jesień, ale ja to nie wiem nawet kiedy, które gry wychodzą. Jakby w ogóle nie śledzę tego, nie? Jak na przykład chcę zobaczyć, kiedy coś wychodzi, to wchodzę na gram.pl i tam sprawdzam po prostu, kiedy jest ten, preordery, kiedy wysyłają i tyle. Nie, jakoś tak nie ten, nie siedzę w tym tak bardzo. To tak jak niektórzy, na przykład Yoguruto, ten który ze mną kręci, to on weźmie w Battlefieldzie czy w Tribesie, sprawdzi jakie bronie, jakie zmiany były w patchu i tak dalej. A ja tam wolę wejść do gry, po prostu biorę broń, którą zawsze używałem, patrzę czy jest jeszcze dobra. Jak jest dobra, to dalej nią gram, jak nie jest, to zmieniam na inną, mi się tam nie interesuje, co tam pochodziło za bardzo. Albo po prostu pytam, bo wiem, że się ktoś inny interesuje bardziej niż ja. I się go pytam, jak obroni się teraz, jaką bronią się teraz gra. Aha. Znaczy ja te gry, które najbardziej mnie interesują, no to właśnie wręcz przeciwnie, to dosyć skrupulatnie wtedy gin. Nie zabiłem, no. Skrupulatnie dosyć obserwuję to, nie? I czytam te wszystkie małe rzeczy, które tam zostały dodane, nie? Że tam Geraltowi o 1/10 zmieniono kolor oczu, wiesz, i tego typu rzeczy, nie? Nie, to ja w ogóle ani takich portali o grach nie śledzę, ani jakoś tak. Wolę sobie ja to tylko wchodzę, gram. Wyluzuje się i potem ten... Fuck. Mamy gdzieś tutaj... Widzę typa, masz go nad tym. Koleżkę z RPG-iem. Kurde, czekaj. Od dwóch stron gdzieś tu dostaje. Nie, nad tym, nad głową go masz, tylko nie wiem. Aha. Tak jakoś... Nie, tu jest Jak się wystawia, on się tak na sekundę wystawia i to jeszcze w różnych miejscach tego, dachu. O, wyjdź jeszcze, wyjdź. Wychyl główkę. No tu jakieś strzały słyszę. Teraz mnie ktoś zabije.
Aj, w tej rundzie to medyk ze mnie marny, ja sobie jeżdżę pojazdami zamiast chłopaków tutaj ratować. Najgorsze jest to, że wybraliśmy ten serwer, tu jest... No po 16 to już lepiej, na pewno łatwiej. Co to było? Coś do mnie strzela dużego. Dobra. Biegnę za tobą. Gdzieś tutaj mieliśmy przeciwnika, ale pewnie jak zwykle padł bez mojej ingerencji. A nie, jest tutaj. Gdzie on, kurwa, demolek? Ja gdzie nie jest? Nie wiem, jakoś nie orientuję się na tej mapie teraz. Słyszę, że snajperki strzela, czyli albo jest na dachu, albo jest tu za murem. No, no, za murem właśnie. Go nie ma, czyli musi być na dachu. Czekaj, rzucę granat, to usłyszymy. Tam był nasz przed chwileczką. No nie słychać. Wchodzisz? No wchodzę, nikt nie krzyczał nic, więc dziwne. Ale to jest przejmowane, czyli gdzieś jest, nie? Jest, 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 kurde, kampił na ten, na wejście. Dostał? Nie, leży. Co za sniper ze mnie w ogóle, ile mierzyłem w typa. Przyłożyłem lunetę do oka, kurde, szukam go na tym dachu, gdzie on leży, a leżał centralnie przede mną, nie mogę no, go no, no. I wiesz, i jeszcze oddaliłem, czy on tam na pewno jest, leży. Znów przybliżyłem, kurde, jeszcze go zdążyłem zabić. Ja jeszcze zdążyłem podejść i... A najśmieszniejsze jest to, że on po prostu kampił na tą miejscówkę, nie? Wiesz, on kampił na schody. Chyba, że ja coś źle patrzę. Może ustawienia w battle logu. No dobra, ale nie widzę, żeby się to coś, cokolwiek poruszało. Widzisz kogoś? Nie, nic tutaj, czysto. Gdzie oni się wszyscy podzieli? Czysto, pusto i nudno. No właśnie, nikogo nie ma. Pam, param, pam. A jakie ciekawe kanały może Oho, widziałeś ostatnio? Dobra, jest tam. Ja może tutaj wykażę się małym kolesiostwem i mogę polecić kanał mojego dobrego kolegi. Spoko, nie ma problemu. Którego jeszcze nie widziałem w realu, ponieważ po prostu poznaliśmy się tak w sieci. On mnie zasubskrybował, napisał mi komentarz do kanału. Ja z ciekawości wszedłem na jego kanał, okazało się, że też facet naprawdę robi super materiały. Kanał nazywa się GameFof, a facet nazywa się Splinter. Czekaj, ja GameFofa widziałem. No, fajne robi zapowiedzi. O, na dole leży pod tym. Pod czym? Pod tą... Cysterną? Cysterną, no. To wali znaczy, cysternę. Nie, to nie jest cysterna, tylko ten, jak to się tam nazywa, kurde, jego mać. Cysterna nie chce paść. Tu jakiś czołg jest? O kurde. O, no dobra, ale ja zrespiana. Leżę, kurde, jeszcze jakby mnie zabijali, ale ja nawet nie widzę przeciwników, gdzie oni są. No, 16 ich jest, gdzieś powinni być. No i mam jeszcze jeden kanał, który... No, jak wejdziesz do mnie na kanał, to zobacz, że ja polecam tylko dwa kanały właśnie. Splintera i Miracle of Sound. To jest koleś za grabanicy, który robi świetne piosenki, świetną muzykę. W większości na motywach z gier, powiedzmy, nie? Aha. Ostatnio zrobił... Ale samemu robi. Rozumiem. Tak, tak, tylko jest naprawdę bardzo uzdolniony, nie? Człowiek orkiestra, robi to bardzo profesjonalnie, nie ma żadnej, wiesz... To nie jest jakaś tam lipa, nie? Wiesz, zrobiona w domu. Tylko facet naprawdę bardzo profesjonalne piosenki wykonuje, nie? Świetny głos, świetnie gra. Ostatnio chyba zrobił nawet oficjalnie... Wejdę, sprawdzę. Oficjalnie ze wsparciem BioWare'u piosenkę do Mass Effecta trójki. Czekaj, bo widzę typa za kamieniem. Kurde, albo mi gdzieś zwiał. A ten koleżka tutaj leżał. Aha, dobra, już go zabiłeś chyba, co? Przede mną za kamieniem był typ, ale gdzieś zwiał. No to jak kogoś tam zabiłem na dole. Nie widzę nikogo. Heli leci. Koleś chyba nie tak, wchodzi. Tak. Ktoś po drabinie wlazł. Dobra, dostał. Helikopter się strącił sam. O, oni czasem wyskakują, jak się w nich raz strzeli, to pan w kabel. Mor, jeszcze jeden przed mnie zabił, no fucking hell. Dobra, tego. Dobra, zabiłem. Jednego na dole, drugiego u góry. Więc jest spoko. Oczywiście nie mogę respić na to obiedzie. Aha, ty masz znacznik, dobrze. Czekaj, o czekaj, bo koleś chce chyba, żebym wskoczył. Dobra. Co chciałem powiedzieć? A kojarzysz Eurolę? Tą tak, pannę tak. Taką młodą? Tak, ja tak. Zawsze powiem ci, że to jest chyba jedyny kanał, który jakaś panna nagrywa, który jeszcze mogę oglądać. Tak od czasu do czasu po prostu, nie żebym subskrybował, ale zaglądam sobie co na tamten. Bo rozbrajają mnie te akcje jak ma karę na przykład i nie może nagrywać, nie? Albo coś podobnego, to wiesz. W ogóle jaki klimat. Masakra. Masakra. I też ma takie swoje te
swoje tiki. A musiałbym, może kiedyś wezmę jakiś ich film, to powycinam. Albo jak tam będę coś kręcił do siebie, to gdzieś tam wrzucę przy okazji w nawiązaniu. Całkiem śmieszne to jest. Aha. No ja miałem z nią przyjemność wymienić kilka wiadomości. No ja tam w sumie też, ale tylko tyle, żeby sobie mikrofon odszumiła i w sumie chyba uziemiła w końcu ten, czy w Goldwave'ie zaczęła odszumiać i już to jakoś lepiej brzmi. Bo na początku miała dość takie, że tak powiem, ciężkie audio miała. Aha. A ja takiego... też mam dosyć ciężkie audio, ale z tego względu, że mam po prostu słaby mikrofon. No, ale znaczy wiesz, ja cię teraz mam ten, jak to się mówi, Crystal Clear. Ktoś do mnie dzwoni, nie. Czy do ciebie? Słucham? Ktoś do mnie dzwoni, czy do chyba ciebie? Chyba do ciebie, bo do mnie nikt nie dzwoni. No kurde. Z tego co wiem, to zaznaczyłem sobie na nie przeszkadzać albo na niewidoczny. A to da się, nie da się wtedy dzwonić? Ale to no wtedy się nie da dzwonić. Jak jesteś na niewidocznym, to się nie da dzwonić. Także taki a ja zablokowałem tego typu, co mi dzwonił. Taki tip dla ciebie. No dobra, nie odbieram, mamy... no przecież Jezus Maria. Mamy wszystkie obiektywy. To znaczy, że trzeba być do tego przodu, bo nic. Zabójstwo oj. W zespole, dzięki, pacanie. Ale co, wpadł ci ktoś pod ten? Czy ciebie zabił? Nie, no mnie zabił. Widzisz, ludzie już nie wytrzymują psychicznie, że za mało przeciwników. Chyba tak. Zabił mnie i postawił mnie sobie tam pobieg teraz, no. Chodź, idziemy mi spawn tego. Spawn rusha zrobić. Spawn rusha? Tak. Kiedyś grałem z Jogurtem, z kumplem i ten. Graliśmy mecz do ESL, ESL z Battlefielda tego. Z Battlefielda jeszcze Bad Company. I coś nie wiem, tak się podniecił, że nagle zaczął krzyczeć: Spawn Rush, Spawn Rush. O, strącili go, ale przeżył jeden koleżka na mnie. Jeden leży na pewno, bo go widzę, jak tutaj się stoczył. A gdzie trzeba reszta? Trzeba było wziąć helikoptery i... Ale czołgi mają. Ty masz tego swojego tego? Postawiać. Nie, ja teraz medem cisnę. O, to medykiem to tu nie ten. Nie, no apteczkę mogę najwyżej pod tego. O kurde! Popatrzyłem się w lufę i mnie zabił. Coś czułem, że jeśli ja go widzę, to on też mnie chyba musi. Masakra. Dawaj. Weterynarz Mago odleci z pomocą. No, ale ja to ogólnie tych polskich kanałów na YouTubie to nie ogarniam. W ogóle nie wiem co ten... Nie wiem kto jest kto. Czasem ludzie na przykład na forum piszą o jakimś typie. Oczywiście wszyscy wiedzą o kogo chodzi. Ale to jest do mnie podobne, bo ja zazwyczaj nie pamiętam ani twarzy, ani imion, ani nazwisk. Ników też nie kojarzę. Gdzie tu jest ktoś? Gdzie oni się wszyscy pochowali, że ich nie ma? W respie. Tylko co ja mam zrobić, jak oni siedzą w respie, jak tam ani podjechać, ani nic? No kolejne zabójstwo w zespole, no dziękuję ci bardzo. Mówię ci, oni to są chłopcy, już nie dają rady. Są napaleni na kile i biją nawet swoich. Nie pozostaje mi nic innego właśnie, jak iść im kampić na respa. Ja wezmę helikopter. Oj, kurde, nie zmieniłem klasy. Chciałem wziąć helikopter i miny porozstawiać na pasie startowym. Gdzie ten koleś jest, co go przed chwilą ktoś oznaczył? Tutaj jest czołg, o kurde, trzeba uciekać. Nie wydaje mi się, żeby ktoś z ich respa pieszo miał zamiar wybiec, nie? No nie, chyba nie. O kurde, to będzie strzał mistrz. No. No nie. Nie trafiłem z 10 km typa. Jak to możliwe? No, umieraj. Teraz jeszcze mam jedną szansę. Nie, gdzieś poza mapę mi wywaliło. A nawet nie wiem, kurde. O, widzisz, nawet całkiem blisko ciebie spadłem. No ja próbuję w typa strzelać, ale powiem ci, że wydaje mi się, że balistik jest taki. Bardzo tu opadają te kule, bo ja snajperem ogólnie nie gram. Nie mam tego wyczucia. Zaraz nas zabije, jak cię zobaczy ten czołg, który właśnie wyjeżdża.
A, czołg tu wjeżdża, o masz. Tak, tak. O właśnie, kurde. O, samochodzik, pan samochodzik tutaj gdzieś jest. Rozpadł się. Na naszych dwóch leży. No ale co ja mam robić? Ja bym chciał kogoś pozabijać, tu nikogo nie ma. No ja jedynie mogę sobie poleczyć trochę. Lecz, lecz. A tam jak? Teraz ja padłem. No nic. O kurde. Rozwalają mnie. Powiem ci, że mapy tej strasznie nie lubię, bo mam do niej takiego pecha, że zazwyczaj trafiam na Conquest, na którym się oczywiście nic nie dzieje, bo nigdzie nikogo nie ma, albo wszyscy latają w helikopterach. Aha. Zresztą nie wiem, czy ktoś tą klasę lubi, znaczy tą mapę lubi. Niby są czołgi, dużo czołgów jest, chyba 3 na każdym respie, nie? Czy 4? Strasznie no, dużo. 4 chyba. I jak gra wyszła, oni chyba coś spaczowali, bo jak gra wyszła, to tak nie było. Przejmują nam punkty od tyłku. Tyłka. No odwal się facet, chciałem wam na respa wjechać. A i B. Oj, oj, oj. A jaki i typ mnie zabił, i to na punkcie C. To znaczy, że już podchodzą. Wiesz co mi się nie podoba? Patrz, na przykład Tribes teraz wychodzi, nie? Nie wiem, czy kojarzysz grę. No, no, no. I tam jak mam kogoś znajomych, to go widzę. Normalnie mam jego nick innym kolorem zaznaczony, tak? A tu jest Battlefield, produkcja, na którą pewnie przeznaczyli milion razy więcej kasy i oczywiście nie mogą takiej prostej rzeczy zrobić. No to jest szal faktycznie. Kurde, za plecami go mam. A ja nadal próbuję się dostać na ich respa. Już jedną tam im podłożyłem przed wesołą minę. Niech ktoś kurde zgoni. Jakiś myśliwiec. O, heli. No i... A, daremne to jest takie. Latam kurde tym myśliwcem. Myszkę mam starą, bo nową oddałem na gwarancję i oczywiście czekam już na nią. Teraz to już będzie chyba półtorej miesiąca. I nie da się tymi samolotami latać normalnie. Bo bym sobie sensitivity zmieniał klawiszem, zwiększał jak na przykład kręcę, nie? A jak celuję, to zmniejszał. No i to jest fajne. A tak to mam jedno po prostu dla... Jedno mam dla całego tego, dla całego samolotu i to jest dość lewe. Albo się nie da celować, albo się nie da wykręcić, jak trzeba uciec przed kimś. No tak to niestety wychodzi. Ale to nic, bo widzę, że tu się zbliżają przeciwnicy. Ale wredny spawn kill tutaj ktoś uprawia. Tam na B ktoś jest, nie? Czy mi się zdaje? Mhm. O fuck, ale ktoś za mną strzelił, chyba serpega. Ciekawe skąd to. Mam zoom razy 12, ale powiem ci, że to jest chyba średnia opcja. Bo broń mam taką i umiejętności, że i tak... Największy problem mi sprawia to, że nie widzę, gdzie jest ten. No nie widzę, jak daję zoom, to nie trafiam w typów, których chcę, wiesz. Muszę kręcić, szukać ich potem. Ono. To jest dość średnie. No ale wszystko już mamy co? Znów mamy wszystko przejęte, tu jest jakiś no E. No nic, pozwiedzamy sobie mapę przynajmniej. Gdzie jesteś? A, zderzyłem się z helikopterem. I go zabiłem. Właśnie widziałem, że chyba twoje ciało leciało. Napisał mi GZ Idiot, chyba do mnie to było. Nie wiem co to znaczy, ale... Ale to był twój helikopter czy jej przeciwnika? Co? To był twój czy... Nie, nie, Grades, no, on ci napisał Grades, że fajnie, super. Bill napisał, że najlepszy jesteś. O. Że mu się podobało? Że mu się podobała taka akcja. To mogę mu powtórzyć sobie. O, ale powiem ci, że jak na E tam są ci kolesie, to może ja sobie tu przykampię na nich. Unieruchomienie, no piękne. O, strzeliłem kogoś.
Ale dalekość. Jeep wyjeżdża. A teraz napisał NF, też nie wiem co to oznacza. Ale chyba, że mu się bardzo podobało. Tak, to że lubi milfy. To znane wśród graczy. O kurde, o, ale dostał koleś, ale to wszystko nagrałem na kamerę. Wpadł na typa z RPG-iem. Dobra, oni mają ten punkt E. Zakładam, że zaraz znów wsiądzie do Jeepa, więc będę tutaj sobie kampił na Jeepka. A jak do niego wsiądzie, to jego z 2 km strzelę prosto między oczy. Albo się nie doczekam. Nie widzisz tam nikogo? Może po... Miny im rzucam na tym RSP. Po co? Nikt się nie chce na E spawnować, czy o co chodzi? Chyba nie chcą. O, czołg wjechał. Czołg wjechał na E. Aha, ja tam lecę. To jest... Ale się zrespiłem, kurde, na kolesiu. Teraz nie mam jak stąd zejść, żeby się nie zabić. Coś czuję, że tak będę kręcił tą kamerką, że mi zaraz ten typ wsiądzie jednak do tego Jeepa i odjedzie, zanim zdążę przykampić. O, widzę go. O kurde, to będzie pojedynek snajperów. Jest! O Boże, ale strzał! Ale strzeliłem. I to pierwszy strzał. Fajnie. Czy jest tam coś dla mnie? Jakiś czołg czy coś? Powiem ci, że czekaj, czekaj. Szukam. Tu nic nie ma. Tylko, że nie. Jak ja stąd zlezę, to od razu pewnie będę tak dobity. Bo oczywiście, że już ledwo żyję. Na razie na ten E patrzę, ale powiem ci, no... Fajne, miałem 2 strzały w typów, nie wiem po co wleźli na ten, na wieżyczkę strażniczą. Chyba właśnie po to, żeby dostać kulkę. Nikt cię więcej nie biega, dobra. No ale tam już jest poczyszczone, widzę, że ty tam się pojawiłeś, ale tam teraz wszyscy są już... znaczy, nie mają już się skąd respawnować, zresztą i tak tam się nie pojawia ani za często. Może teraz na C ktoś będzie, o jest. Aj kurde, ale przestrzeliłem. Ja no. Tam się spróbuję udać na to C. O, czołg! Jest, dostał. Kurde, za trzecim razem. Ale ze mnie snajper. Na E podjechał czołg. Tak? Gdzie pokaż? A, widzę, widzę. Dajesz, dajesz. A tam jakiś koleś mu C4 podkłada właśnie. Zaraz w dupnie. No widziałem, już wysiadł. O kurde. Facio wysiadł właśnie. Ale wysadził go czy nie? Nie. No, wysadź go. A ja mogę w C4... Nie, aj, padł i... Kurde, ale akcje. Mogłem tego typa zastrzelić, bo z czołgu wybiegł, nie? Kierowca. Była szansa, żeby dostał. O, teraz, teraz. Daje się, patrz. Wszystko nagrywam, ale podskoczyłeś. Ale cię podrzuciło. Walcz. Ach. Walcz, jesteś w kamerze. Dajesz, dajesz. Dostał, jest. Piękny zwycięstwo. Aj, masz typa za plecami. Dobra, dostał. 2 razy, kurde, ale przeżył. Dobra, dostał, padł. Ach. Z tego, ze spadochronu, nie? Powiem ci, to jednak się coś dzieje w tym meczu. To było niezłe, powiem ci. Dobra, osłaniam cię. O, ktoś do was jedzie chyba, wiesz? Jedzie czołg, oznaczam. Tutaj, gdzie on jest? Z której jest, strony? Dobra, tu. Od ich spawna? Jest, jest, oznaczony. Wjeżdża wam właśnie. No, koleś z javelinem obok mnie stoi. Myślę, że lepszego... Lepiej nie może stać, żeby mnie, kurde, wszyscy tutaj zobaczyli, że ja sobie kampię. Nie wiem, dlaczego on stoi i nic nie robi. Kto? Ten czołg? Może tak, nie ma nikogo w środku. Nie, był, bo zabiłem go. O. Słabo mu to poszło. Bo my tu już mamy te punkty przejęte, B i A, wiesz? I oni teraz wszyscy się będą na nich spawnować, bo to jednak są bardziej takie fajne, fajniejsze punkty. No, no. O, jedzie kolejny czołg. Ciekawe, którędy będzie chciał jechać. Wiesz co, ja sobie tutaj przykampię, bo coś czuję, że tu będą chodzić. Pięknie tutaj kosimy z tym koleżką. Ej!
No nie, no kurde, jak tak będę celował, przecież prosto w niego strzelić jest. Dobra, dostał. W takim celowaniu to ja sobie mogę grać snajperem. Jakbyś tam potrzebowali osłony albo coś snajperskiej, to mów. To się odwrócę. No, z czołgiem pojedynkuję znowu. Ja tu na razie na B kampie. Wow, ale mnie ściął ładnie. Czekam, masz ktoś... O! O! A nie, to okno. Oczywiście, jakiś czołg tam wam jeździ. Dobra, tutaj z kolegą zrobimy javelin squad. No właśnie widzę, że coś tam ten. A ja tu sobie przykampiam, ale nikogo nie widzę. Widzicie kogoś? Tam z D? No, tak, tak. Jest tam ktoś? Już nie. Na B jest sporo ludzi. Ale widzisz ich takich na żywo? Widzę ich na mapie. No, już tam o nasi, kurde, oni wszystkie punkty podają. Przyjęli, nie wiem czy zauważyłeś. No, troszkę. Oj, oj. Snajper gdzieś tam strzela. Nie gdzieś tam, tylko tu. Ajle, dostał, kurde. I do headshota. O, jadą dwa czołgi tym razem. Z Madzią. Cześć, Showsy, bo mam pytanie. Kurde, jak to wpisać? Mam pytanie, czy ty nagrywasz Saints Row The Tier... Z Madzią? Nie. Ale a kto to Madzia? Czekaj, bo coś do mnie strzela, ja z typem sobie gadam. Czołg, czołg. O, dobra, skryłem się przed nim. Facet tam stoi na tym... Na tych rurach, co my, tylko dalej. Tak? No i mnie ściął mnie. Dostał w klatkę piersiową. Ach, pięknie to było. Chyba mnie nie zauważył, że ja tu też leżę. Może myślał, że padłem. Co, znów wszystko przejęliśmy? No i te dwa czołgi, no, wybuchły pięknie. O co temu kolesiowi chodzi? Rojo. Co za Rojo? A kto to Madzia? Rojo. Nie wiem, o co chodzi tym ludziom. Dobra, ja się tutaj trochę pogubiłem teraz, jak zaczęli do mnie pisać. O! No wracaj z tym czołgiem, kurzu. A kurde, jaki typ. A, zastrzelę go, muszę go zabić. Muszę tu mierzyć, gdzie on jest. Szukam go, szukam. Widziałem typa przed chwilą, gdzieś mi zniknął. Znaczy, nie mógł nigdzie zniknąć, musi być za murkiem. Tylko co on tam robi? Niech już się wyjdzie. Może czeka na jakiś heli. Ej, szkoda. A tu? D przejmują, czy mi się zdaje? Chyba my przejmujemy tu D. O, no. Aha, my, dobra. To my przejmujemy D, a i E też przejmujemy. Dalej nie wiem, gdzie jest ten typ. Czołg wjeżdża. Wow, to coś dla mnie. Już go namierzam. Dajesz, może wyskoczy jakiś typ z niego, to go zabije jeszcze. Dajesz jeszcze raz. O, dostał. One more. Ale strzela z kartacza. I następny za nim, drugi za nim. No, no. Nie mogę nic tu namierzyć na razie. Chyba za daleko jeszcze, jak pójdę kawałek. Schował mi się gdzieś. Aha, widzę go. Oj, oj. W sprawie sobie głowę wsadziłem już w kamerę. Jest tam z tyłu taki schowany. No, no, widzę. Ale wciąż heli co robi? Koleś naprawia heli, koleś naprawia heli. Widzisz to? Aha. Padł? Nie, leży za tym. Leży czy padł? Padł. Heli wolny leży. Ale leci tam inny helikopter, mógłby go rozwalić. Się, skończyło. A jestem snajperem, to ci niestety nie rzucę. C nam przejmują. Aha. Dobra, widzę, że już się mapa pomału kończy. Także ja ci no. Podziękuję za grę, bo już tak jestem spóźniony. I będę leciał. No, powiem ci, że nawet nieźle było w pewnym momencie, jak zacząłem ze snajperki strzelać, ale tak ogólnie ta mapa jest... Ja muszę wybierać takie serwery, na której nie ma tej mapy. Bo ona jednak jest pechowa dla mnie. O nie, 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 nie możemy tak skończyć, że jesteś 140 punktów przede mną. Czekaj, muszę coś zabić jeszcze na sam koniec. Niech no coś zabije tylko. Gdzie jest tu? Gdzie są przeciwnicy? Jeszcze zdążę. Mam jeszcze 14 kili jeszcze mogę zrobić. Biegnę z pistoletem.
To wiesz, to jest sprawa honoru. Zaraz, czekaj, czekaj, szukam celu. Jakbym helikopter zastrzelił. O, tu jest koleś. Nie? Nie. Jakbym helikopter zestrzelił. No, było blisko. Prawie pilota mi się udało zestrzelić, a jednak nie bardzo. No nie! I białym kolesia już prawie na celowniku by do mnie strzelał. Nie udało mi się go zestrzelić, aby było prawie. No dobra, tym razem ty wygrałeś, ale następnym... Dokładnie mam tak. Nadzieję, że jeszcze zagramy to ten. Ale na metro wejdźmy. Będzie mało ciasno i dużo strzelania. Dobra. Okej, okay, no to nic, no to trzymaj się. Dzięki za grę i leć tam do roboty, czy gdzie ty tam? No, do roboty.